Hej, Dino, jak się miewasz? Dino, czy chciałbyś się przelecieć balonem na gorące powietrze? Zatem wskakuj! Wow, lecimy w powietrze! Zobacz, Dino, tam jest obręcz. Przelećmy przez nią. Wspaniale, Dino, udało ci się. Zobacz, tam jest zielony obręcz. Przelećmy przez nią. Doskonale, Dino. Jesteś w tym najlepszy. Szukajmy dalej. Żółta obręcz. Wiesz, co robić, Dino? Uhu! Udało się! Lecimy dalej! Zobacz, Dino, tam jest pomarańczowa obręcz! Dalej, Dino, lecimy! Udało się! Ale super! A to jest czerwona obręcz! Myślisz, że uda się nam przez nią przelecieć? Okej, musimy tylko wspiąć się wyżej. Doskonale, Dino! Jesteś wspaniałym pilotem! I przy okazji nauczyliśmy się tylu nowych kolorów! Czy chcesz je powtórzyć? Przelecieliśmy się przez niebieską obręcz, przez zieloną, przez żółtą, a także pomarańczową, czerwoną też. Mieliśmy dzisiaj super zabawę. Do zobaczenia, Dino! Cześć, Dino! Cześć, Dina! Jak miło was znowu widzieć! Czy chcielibyście dzisiaj pograć w grę? Doskonale! Więc zaczynajmy! Musicie skupić się na tej piłce. Bacznie ją obserwujcie. Wspaniale! Tym razem wygrał Dino! Zobaczmy, kto wygra w następnej grze! Okej, teraz musisz trafić w baloniki! O, nie bądź taki smutny, Dino! To był całkiem niezły strzał! Wspaniale! Teraz Dina wygrała! Zobaczmy, w co jeszcze możemy pograć! Wyścig ze skokami! Trzy,
2, 1, start! Już dobrze, Dino. Nie poddawaj się. Wspaniale! Dina wygrała! Dalej, Dino. Już prawie ci się udało. Doskonale. To był niesamowity wyścig. Oboje zasłużyliście na nagrodę. Brawo! Smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Dino! Jak się masz? Czy chciałbyś dzisiaj zagrać z nami w grę w kolory? Doskonale! Zatem zaczynamy! Naciśnij przycisk, żeby wyskoczyła piłeczka. Czerwony. A teraz celuj w czerwone piłeczki. Doskonale, Dino. Żółty. A teraz traf w żółte piłeczki, tą żółtą piłeczką. Wyśmienicie, Dino. Zielony. A teraz celuj w zielone piłeczki. O nie! To nie ten kolor, który chciałeś wybrać. Ale już dobrze, Dino. Spróbuj nacisnąć jeszcze raz. Zobaczymy, co się stanie. Zielony. Cel i pal. Doskonale, Dino. Niebieski. Celuj w niebieskie. Idealnie. Pomarańczowy. A teraz celujemy w pomarańczowe kuleczki. Świetna robota, Dino. Udało ci się ukończyć naszą grę i nauczyłeś się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy chciałbyś się powtórzyć? Czerwony. Żółty. Zielony. Niebieski. I pomarańczowy. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele! Hej, Dino! Cześć, Dina! Dobrze się bawicie? A czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Doskonale! Zatem uruchommy naszą maszynę i zobaczmy, czego się dzisiaj nauczymy! To kolory! Zobaczmy, co będzie następne! Będziemy grać w tenis? Tylko ciekawe, gdzie?
na korcie tenisowym. Oczywiście. Czy ktoś z was grał już wcześniej w tenisa? Nie? To nic. Nauczymy się. Zobaczmy, jakich narzędzi będziemy do tego potrzebować. Wow, dinozaury, spójrzcie. Mamy rakiety tenisowe, tenisowe buty oraz tenisowe opaski. Przebierzmy się teraz i jedźmy na nasz tenisowy kort. Co wy na to, dinozaury? Wyśmienicie. Ruszajmy. Wow, Dina! Czy ten kort nie jest wspaniały? Zobaczcie, tam jest nawet maszyna do strzelania piłek tenisowych. Kto chciałby pierwszy odbijać piłeczki? Okej, Dino. Pamiętaj tylko, że musisz nazwać kolor piłki, zanim ją odbijesz. Tak jest, Dino. To niebieska piłka od tenisa. Świetnie! Wspaniale ją odbijesz. Dina, a czy ty chcesz teraz spróbować? Znakomicie, Dina, zgadłaś! To jest zielona piłka od tenisa! Dino, teraz twoja kolej! Zgadza się, to jest kolor czerwony! Dinozaury, jestem zaskoczony, jak dobrze wam idzie w tą grę. Dina, czy chcesz teraz odbić piłeczkę? Zgadza się, Dina. Ta piłka jest multikolorowa. Wow, ale to odbiłaś. Dinozaury, czy możecie teraz powtórzyć, jakich kolorów piłki odbiliśmy? Zgadza się. Była niebieska piłka, zielona piłka oraz multikolorowa piłka. Doskonale, moi przyjaciele. Cześć, Dino, jak się miewasz? Czy chciałbyś dzisiaj pograć w piłeczki? Doskonale, zatem zaczynamy. Czerwone. Czy widzisz, które schody są czerwone? Tak jest, Dino. Teraz możesz puścić piłeczkę po schodach do kubeczka. Pomarańczowy. Czy widzisz pomarańczowe schodki? Chwila, moment! To są zielone schodki. Świetnie! Popchnij piłeczkę tak, żeby wpadła do pomarańczowego kubeczka. Zielony. Widzisz już zielone schodki? Tak jest, Dino. To są zielone schodki. Niebieski. Widzisz już niebieskie schodki? Idealnie! Pchnij piłeczkę, ona wpadnie do niebieskiego kubeczka! Świetna robota, Dino!
Ukończyłeś naszą grę. Na piątkę! Nauczyliśmy się tylu kolorów. Czy chciałbyś się powtórzyć? Czerwony. Pomarańczowy. Zielony. Niebieski. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele. Cześć, Dino. Cześć, Dina. Widzę, że oboje jesteście przebrani na Halloween. Czy chcielibyście się nauczyć, jak zrobić latarnię z dyni? To mogłaby być niezła zabawa. Świetnie. Zatem zaczynajmy. Okej. Każdy z was będzie miał dynię. Najpierw musimy wyciąć górę dyni, żeby wyciągnąć z niej środek. Jakiego narzędzia będziemy potrzebować? Tak jest, Dino. Będziemy potrzebować tego narzędzia. Teraz twoja kolej, Dina. Teraz musimy wyciągnąć miąższ i pestki ze środka. Czego nam potrzeba, Dina? Tak jest! Drewnianej łyżki! Dobrze, teraz naprawdę będzie interesująco. Musimy namalować twarz na naszej dyni. A do tego użyjemy tego narzędzia. Które wybierzesz, Dino? Trójkąt dla oczu? Dobry pomysł. A co z ustami naszej dyni? Tak, półksiężyc jako usta. Wow, Dino, twoja dynia jest przerażająca. Ale to jeszcze nie koniec. Okej, Dina, twoja kolej. Jakich kształtów użyjesz? Serce? Na oczy? To takie miłe, Dina. A co z ustami? Dobrze, okrąg dla ust. Ha, Dina, twoja dynia jest fantastyczna. Okej, przyjaciele. I ostatni krok. Musimy włożyć do środka świeczki i je zapalić. Zamknijmy teraz nasze dynie. Wow, wykonaliście kawał dobrej roboty. Prawdziwe dynie na Halloween. Oboje zasługujecie na niespodziankę. Wesołego Halloween, moi przyjaciele. Do zobaczenia wkrótce. Hej, Dino. Cześć, Dina. Fajnie się bawicie w słoneczku? Czy chcielibyście się nauczyć dzisiaj czegoś nowego? Dobrze, moje dinozaury. Dina, naciśnij przycisk Dino Maszyny i zobaczmy, o czym się będziemy uczyć dzisiaj. Cóż za słoneczny dzień. I tak się fajnie bawimy. Zobaczmy, co maszyna Dino dzisiaj nam pokaże. Zobacz, Dina, to twój ulubiony. Nauka koloru. Zobaczmy, gdzie zatrzyma się następna ruletka. A to oznacza, że idziemy do parku. Dino, Dina, czy jesteście gotowi na malowanie kolorów w parku? Okej. Zatem jedźmy do parku. Dino, Dina, zobaczcie. Mamy tutaj wielki kawałek papieru, na którym możemy malować. Ale to będzie frajda. Dina, wybierz pierwszy kolor.
Dina wybrała kolor żółty. Tak jest, Dino. Ten kolor jest taki sam jak ty. Okej, Dino, teraz twoja kolej. Dino wybrał kolor czerwony. I zobaczcie, połączenie czerwonego i żółtego koloru daje nam pomarańczowy. Dino, wybierz kolejny kolor. Zobaczcie, Dino wybrał kolor niebieski. Dina, czy chciałabyś ty spróbować? A Dina wybrała kolor czerwony. W połączeniu dało nam to fioletowy. Doskonale, moje dinozaury! Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy pamiętacie jaki? Tak jest, Dina. Nauczyłaś się żółty, czerwony i pomarańczowy. Zgadza się, Dino. Ty nauczyłeś się o niebieskim i fioletowym. Haha, Dina. Spodobało ci się to, prawda? Doskonale. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Dina. Cześć, Dino. Zobaczcie, jak wiele chmurek mamy dzisiaj na niebie. Czy chcielibyście na nie popatrzeć? Doskonale. Zatem zaczynajmy. Spójrzcie na niebo. Jest ich więcej. Hej, te chmurki wyglądają jak cyferki. Jeden. Dwa. Trzy. Jestem pewien, że mamy tutaj więcej chmurek. Wejdźmy na tą górkę i poszukajmy ich. Nie ma co się śpieszyć, to nie wyścig. Zobaczcie, jest więcej chmurek. Cztery. Pięć. Sześć. Doskonale. Jeszcze trochę i będziemy na samym szczycie. Wow, ale widok. Widzicie jeszcze jakieś chmurki? Tam są. Siedem. Osiem. I gwiazdka. Dziewięć. Dziesięć. Te chmurki są niesamowite. Doskonale. Nauczyliśmy się liczyć dzięki nim. To wspaniałe. Powtórzmy te numery. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć.
i 10. Ale mieliśmy dzisiaj mnóstwo zabawy, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem. Hej, Dino. Cześć, Dina. Jak się dziś czujecie? Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Haha, doskonale. Wiecie, co robić. Naciśniemy przycisk i zobaczymy, czego się dzisiaj nauczymy. Zobacz, to symbol koloru. Ciekawe, co będzie następne. Będziemy zgadywać kolory jedzenia. Tylko ciekawe, gdzie? Chyba wiecie, co to oznacza. Będziemy bawić się kolorami jedzenia w parku i uczyć się o kolorach. Najpierw przygotujemy nasze kolory jedzenia. Zobaczcie, brązowy hamburger dla Dino i żółta kukurydza dla Diny. Chodźmy teraz do parku i zobaczymy, czego się dzisiaj nauczymy. Gotowi? Czy jesteście już gotowi na pierwszy kolor? Okej, zatem zaczynamy naszą zabawę. Doskonale, Dino. Położyłeś brązowy hamburger na brązową kropkę. Teraz twoja kolej, Dina. Fantastycznie. Położyłaś żółtą kukurydzę na żółtą kropkę. Okej, przyjaciele. Ty weź brązowy brokuł, a ty, Dina, weź pomarańczową marchewkę. Czy coś nie tak, Dino? Nie lubisz brokuł? Już dobrze, Dino. Ale powinieneś jeść warzywa, bo są zdrowe. Dobrze, zaczynajmy zabawę. Świetnie, Dino i Dina. Nauczyliście się dzisiaj czterech kolorów. Czy pamiętacie, jaki? Tak jest, Dina. Nauczyliśmy się dzisiaj koloru brązowego, żółtego i... Tak, Dino. Zielonego i pomarańczowego. Doskonale, moi przyjaciele. Do zobaczenia. Witaj, Dino. Czy chciałbyś dzisiaj pouczyć się z nami o kolorach? Doskonale. Zatem zaczynajmy. Pomarańczowy krab. Rzućmy okiem na te kamyki. Doskonale, Dino. Odkryliśmy pomarańczowego kraba. Chodźmy dalej i zobaczmy, co jeszcze znajdziemy na tej plaży. Doskonale, Dino. Odkryliśmy niebieski kubełek i szufelkę. Myślisz, że możemy znaleźć jeszcze jakieś inne kolorki? Spójrz, Dino. Tam jest Dina. I ma ze sobą pomarańczową piłkę do siatkówki. Czy chciałbyś z nią pograć w tą grę? Czy już skończyliście grać w siatkówkę? Doskonale. Zatem chodźmy dalej i szukajmy kolorku. Doskonale, Dino. Odkryliśmy różową muszelkę. Zobacz, w środku jest różowa perełka. Ruszajmy dalej i zobaczmy, jakie inne kolory odkryjemy na tej plaży. To jest drzewo kokosowe, a na nim rosną zielone kokosy. Ciekawe, czy uda ci się zrzucić te kokosy na ziemię. Udało ci się. Mamy dwa zielone kokosy. Aha.
Jestem taki dumny z ciebie. Nauczyłeś się dzisiaj tak wielu kolorów. Powtórzymy je teraz. Pomarańczowy krab. Niebieski kubełek i szufelka. Żółta piłka do siatkówki. Różowa muszelka i zielone kokosy. Pa, Dino! Do zobaczenia następnym razem! Hej, Dino! Cześć, Dina! Jak się miewacie? Dina, czy dzisiaj mamy twoje urodziny? Wszystkiego najlepszego! Czy chciałabyś się nauczyć czegoś nowego w swojej urodziny? Doskonale! Dina, naciśnij więc przycisk maszyny i zobaczmy, o czym się dzisiaj pouczymy! Zobacz, to kształty! Ciekawe, co będzie następne. Będziemy mieć imprezę urodzinową? Tylko gdzie? Wow, Dina, ale mamy szczęście! Będziemy mieć imprezę urodzinową i uczyć się o kształtach w parku! Doskonale! Ale będzie zabawa! Okej, chodźmy więc do parku. Zacznijmy z kapeluszami urodzinowymi. Czy wiecie, w jakich kształtach one są? Tak jest, Dino. One są stożkami. Wow, wyglądacie super ekstra. Dobrze, co teraz? Tak jest, Dino. Potrzebujemy jedzenie na naszą imprezę. Czy wiesz, jakie kształty pocięte są te sery? Zgadza się, Dina. Te sery są pocięte w kostki. Okej, Dino i Dina. Mam jeszcze jeden kształt do nauczenia się. Czy już wiecie jaki? Zobacz, Dina, to jest prezent dla ciebie. Może go otworzysz i powiesz nam, jakiego jest kształtu? Zobacz, Dina, to jest kula disco. Czy znasz nazwę tego kształtu? Zgadza się, Dino. To jest kula. Twoja impreza urodzinowa jest gotowa, Dina. Czy pamiętasz wszystkie kształty? Zgadza się, Dina. Mamy tutaj stożek, który jest w kształcie naszych kapeluszów. Kostkę w kształcie sera. Oraz kulę w kształcie kuli disco. Wszystkiego najlepszego, Dina. Baw się dobrze na swojej imprezie.